Na stałe mieszka w Medjugorje. W trakcie swoich licznych podróży po świecie siostra dzieli się historiami ludzi, którzy dzięki podróży do tej bałkańskiej miejscowości zmienili swoje życie. O, jak gdyby padał śnieg. To znak od naszej pani. Mieszka i pracuje siostra w Medjugorje od wielu, wielu lat. Tak, jestem tam od prawie 30 lat. To naprawdę długo. Czy doświadczyła siostra tam jakichś cudów? Medjugorje to nieustający cud. Oczywiście zdarzają się uzdrowienia i znaki na niebie, ale pamiętajmy, że nawet uzdrowiony umrzesz. Dlatego największym cudem Medjugorje jest to, że otwiera ludzkie serce na pokój. A to jest to najważniejsze, bo obecnie na świecie nie ma pokoju. Nie ma pokoju w rodzinach, wśród młodych ludzi, w społeczeństwie. Ciągle jest jakaś walka, ciemność. A w Medjugorje doświadczasz innego świata. Zyskujesz pokój w sercu. Wiele osób jedzie do Medjugorje, żeby doświadczyć czegoś wyjątkowego. A czy siostra widziała osobiście Matkę Boską? Nigdy nie widziałam naszej pani, ale czułam ją w swoim sercu. Matka Boska ukazuje się na górze, ale także w prywatnych domach. Ci, którzy ją widzą, odmawiając różaniec, nagle tracą mowę. Ich oczy widzą coś niezwykłego. Twarz się rozpromienia, czują radość i uwielbienie. Nie da się naśladować ich mimiki. A dwa razy w miesiącu nasza pani przekazuje wiadomości. Jakie to jest przesłanie? To jest piękne przesłanie. Maria jest przede wszystkim matką, więc dba o nas jako swoje dzieci. Matka Boska daje nam wskazówki, jak być świętymi i jak osiągnąć niebo. A o jakich cudach może nam siostra jeszcze opowiedzieć? Mój przyjaciel z Ameryki, ojciec 11 dzieci. Był wierzący, ale nie praktykował. Miał bardzo zaawansowaną formę raka i według medycyny czekała go już tylko śmierć. Jego żona zachęciła go, by z przyjaciółmi pojechał do Medjugorje i poszedł do spowiedzi. Wyszedł z konfesjonału odmieniony. Jego twarz się rozpromieniła, przepełniła go radość i wyznał, że w trakcie spowiedzi spotkał Jezusa i że nie boi się teraz umrzeć, a nawet, że nie może się doczekać spotkania z Jezusem w niebie. Po powrocie do Stanów badania wykazały, że nowotwór się cofnął, czyli nie tylko jego dusza, ale i ciało zostały uzdrowione. Ale niektórzy są sceptyczni, nie wierzą. Co im siostra mówi? Oczywiście nie musisz wierzyć, to nie jest dogmat. Medjugorje to taki ekstra prezent, którego nie musisz przyjąć. Będzie mi cię żal, ale to twój wybór. A jak było z papieżem? Spotkała siostra osobiście Jana Pawła II. Co on mówił o Medjugorje? Ojciec Święty mówił, że gdyby nie został papieżem, przeniósłby się do Medjugorje, żeby służyć pielgrzymom. Tak powiedział w trakcie spotkania z prezydentem Chorwacji. Papież wierzył w Medjugorje, a gdy biskup Mostaru wyrażał wątpliwości, papież wysłał tam w sekrecie swoich przyjaciół. I oni mu relacjonowali, co się tam dzieje. A jaki stosunek do Medjugorje mieli kolejni papieże, Benedykt XVI i papież Franciszek? Papież Benedykt powołał specjalną komisję na czele z kardynałem Ruinim. Przez 3 lata wielu wysłanników przybywało do Medjugorje, zarówno oficjalnie, jak i w sekrecie. I ta komisja patrzyła na sprawę pozytywnie. A gdy papież Franciszek rozpoczął pontyfikat, wyrażał wątpliwości co do Medjugorje. I niestety został źle poinformowany przez ludzi z Watykanu, że Maryja przekazuje wiadomość każdego dnia. No tak, objawienia są 2 razy w miesiącu, prawda? Tak, a papież powiedział, że codziennie. I że ludzie codziennie czekają na to, co powie. A przecież Matka Boska nie jest listonoszką, która każdego dnia przesyła wiadomości. Ale dzięki Bogu jeden z moich przyjaciół nawiązał kontakt z papieżem i wyjaśnił mu, że Matka Boska daje przesłanie tylko 2 razy w miesiącu. I potem wszystkim papież wysłał arcybiskupa Hossera, żeby objął opieką duszpasterską pielgrzymów udających się do Medjugorje. I arcybiskup pracuje tam bardzo ciężko i w 150% wierzy w Medjugorje. Siostra odwiedza Polskę ze swoją nową książką. Zauważyłam, że media promują smutne, straszne informacje, skandale. Bo to się dobrze sprzedaje, niestety.
Szatan jest głośny, ale Bóg pracuje ciężko w ciszy. A moją rolą jest przekazanie cudownych informacji o tym, co Bóg zrobił dobrego dla ludzi, którzy byli często w strasznej sytuacji. Dla chorych, zdradzonych i opuszczonych. I właśnie o tym jest ta książka. O nadziei i Bożym miłosierdziu, które pozwala ratować ludzi. Na koniec poproszę siostrę o życzenia na święta wielkanocne dla naszych widzów. Oczywiście, moi drodzy bracia i siostry z Polski. Wielkanoc już niebawem, więc chciałam wam powiedzieć, uwierzcie w zmartwychwstanie. Uwierzcie, że Jezus może odmienić wasze życie i uczynić je pięknym. Tak jak w moim przypadku. Byłam na dnie i Jezus przyszedł. Dotknął mojego serca i uniósł mnie do życia. To, co zrobił dla mnie, może też zrobić dla was. Po prostu go o to poproście.